Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym briefingu prasowym. Tematyka miła, bo poświęcona sportowi, wolnemu czasowi, jak można go spędzać w najbliższym czasie w Nowym Sączu. Oczywiście tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo, ale dzisiaj chcemy omówić trzy, a właściwie cztery takie wydarzenia, które chcemy Państwu przedstawić. Jak co roku już powoli staje się to tradycją, walczymy o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Mam nadzieję, że w tym roku ta rywalizacja będzie naprawdę bardzo mocna ze strony Nowego Sącza. Tradycyjnie wysoka pula nagród dla tych, którzy chcą kręcić kilometry dla miasta. 20 tysięcy złotych plus oczywiście to, co ufundują nam sponsorzy. Pierwsze miejsce w Nowym Sączu to jest 1500 zł, drugie 1000, trzecie miejsce 500 zł. I oczywiście też rywalizacja jest podzielona na różne kategorie. Zapraszamy do tej zabawy, bo zawsze później miło na podsumowaniu, że się spotykamy w gronie osób kochających rowery i mamy bardzo miłe spotkanie właśnie związane z zakończeniem tej rywalizacji. Jest tutaj przygotowany plakat właśnie taki, który będzie promował całość. Odbywa się od 1 do 30 czerwca. Zapraszam, żeby rzeczywiście pobrać aplikację Aktywne Miasta, zalogować się jako oczywiście Nowy Sącz i kręcić kilometry przez ten miesiąc, a przecież i tak wszyscy jeździmy, w związku z tym myślę, że to bardzo fajna zabawa. Szanowni Państwo, przy okazji jeszcze chciałbym poinformować o wydarzeniu, które odbędzie się również w Nowym Sączu 19 czerwca, też związane wydarzenie z rowerami. Mój autorski pomysł, na moją prośbę, organizujemy zlot rowerów z okresu PRL-u, czyli myślę tutaj o Pelikanach, Jubilatach, Wigry 3. Sam właśnie bawię się w tej chwili w detailing Wigry 3. Mam nadzieję, że przygotuję go na ten dzień i też przyjadę właśnie na tym rowerze. Myślę, że wielu takim osobom, które już mają kilkadziesiąt lat, tak jak ja, przypomną się czasy dzieciństwa. Myślę, że to miły czas, który możemy spędzić razem. Także też zapraszam na taki zlot. Jeżeli ktoś ma, a podejrzewam, że w naszych piwnicach jest jeszcze sporo, czy garażach tego typu rowerów, to bardzo proszę napompować, sprawdzić też hamulce i myślę, że warto się tutaj na rynku pojawić. Myślę, że przygotujemy także nagrody dla wszystkich, którzy się pojawią. Oczywiście także przy Rowerowej Stolicy Polski, przy tej rywalizacji jest szereg towarzyszących różnego rodzaju imprez i myślę, że poproszę pana dyrektora o przedstawienie tych imprez. Dobrze, witam Państwa, dziękuję panu prezydentowi za wstęp i bardzo aktywny udział i promocję w naszym wydarzeniu, czyli w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zaczynamy 1 czerwca mocnym akcentem, czyli pan prezydent zaprasza z okazji Dnia Dziecka na wspólny przejazd z rynku do miasteczka galicyjskiego, a ściślej na stadion w Piątkowej, gdzie Zarząd Osiedla Piątkowa organizuje piknik z okazji Dnia Dziecka i chcemy pokonać tą trasę z rynku właśnie tam na rowerach, zaczynając naszą rywalizację sportową. 1 czerwca, godzina 16, rynek z naszym aktywnym udziałem. Wszyscy, którzy mają koszulki takie, o których jeszcze będę za chwileczkę mówił, z tamtego roku, mogą właśnie w tych koszulkach się pojawić i wspólnie pojedziemy peletonem jedną bądź kilkoma trasami wskazanymi przez nas, przez organizatorów. 5 czerwca w ramach oczywiście rywalizacji, o której wspomniałem, chcemy zaproponować Państwu kręcenie kilometrów przez cały dzień z finiszem około godziny 16 w wiacie przy Skałkach na wspólnym otwartym grillu. Będzie grill do dyspozycji, będzie zabezpieczony. Formuła jest otwarta, czyli kto co przywiezie ze sobą będzie mógł upiec, usmażyć i wspólnie tam będziemy swoje spostrzeżenia rowerowe wymieniać. Będziemy się cieszyć również swoją obecnością. Także też bardzo się cieszymy, że takie miejsce na Skałkach blisko, w zasadzie przy ścieżce rowerowej jest, gdzie rowerzyści mogą na chwilę się zatrzymać, a w tym akurat dniu zatrzymać się i pogrillować. 11 czerwca chcemy zaprosić Państwa do rynku, gdzie będzie prezentacja Sądeckiej Grupy Rowerowej i Grybowskiej Grupy Rowerowej.
Osoby, które nie są zaangażowane w żadną grupę rowerową, będą właśnie miały możliwość porozmawiać z członkami wyżej wymienionych grup, zapisać się do tych grup. Te grupy organizują bardzo wiele ciekawych wycieczek, wydarzeń właśnie rowerowych i będzie to spotkanie właśnie dedykowane dla takich osób, które chcą uczestniczyć aktywnie w grupach rowerowych, co jest ze wszystkich miar wskazane. Zawsze gdzieś na wycieczkę lepiej, łatwiej, przyjemniej wybrać się w większej grupie, w większym gronie, gdzie nawet choćby nawet kwestie pomocy czy bezpieczeństwa mamy zapewnione. Także to wydarzenie 11 czerwca na rynku jest dedykowane dla tych osób i również te grupy, o których wspomniałem, chcą Państwa wtedy zaprosić na wspólną przejażdżkę do Parku Strzeleckiego. Natomiast kto będzie w stanie jechać dalej, również w kierunku Starego Sącza bądź Rytra, będzie przewidziana taka wycieczka, dłuższe kręcenie kilometrów, oczywiście nabijanie kilometrów przy okazji dla miasta Nowego Sącza. 19, tak jak już Pan Prezydent wspomniał, zlot rowerów z okresu PRL-u i tutaj przewidujemy Puchar Prezydenta dla najstarszego sprawnego roweru. Jeżeli będą jeszcze inne rowery, inne atrakcje, również tak jak Pan Prezydent wspomniał, inne nagrody też przewidujemy. Ważne, żeby rower był sprawny, żebyśmy na nim dojechali i pokazali w pełnej krasie ten rower, no i nawet pojeździli. Również jak będą to rowery sprawne, jakąś krótką wycieczkę, no i będziemy mieć porównanie, jak się jeździło dawniej, a jak się jeździ komfortowo dzisiaj. 26 z okazji Dnia Dziecka chcemy Państwu zaproponować taki przejazd pod tytułem Pojeździj ze mną, tato. Również formuła jak 5 czerwca, czyli przejazd na skałki, na wiatę i wspólne rodzinne grillowanie. Bardzo nam zależy na tym, żeby rodzice, zwłaszcza tatusiowie ze swoimi dziećmi w ramach Dnia Ojca, pokręcili te kilometry i spędzili ze swoimi pociechami aktywnie czas na rowerach. Na zakończenie całej rywalizacji 30 czerwca duża impreza rowerowa, wyścig Solidarności, o którym myślę, że jeszcze tutaj będziemy mówić, ponieważ ta impreza będzie naprawdę generowała spory ruch w Nowym Sączu, bardzo dużo rowerzystów, zawodowców. Natomiast to, co nam, na czym nam najbardziej zależy, rywalizacja rowerowa dla dzieci. Tutaj organizator wyścigu Solidarności zagwarantował, dzięki też uwagom i zaangażowaniu Pana Prezydenta, żeby były zawody dla naszych dzieciaków, dla najmłodszych w ramach tego wyścigu. I takie wyścigi i takie zawody będą. Będzie kilka kategorii wiekowych, będzie się to wszystko odbywało na ulicy Nadbrzeża, godzina 16, tam będzie można dzieciaki zapisać i cała rywalizacja będzie trwała do godziny mniej więcej 17:30. Ulica będzie zamknięta do dyspozycji rowerzystów, ale to ja myślę, że bliżej terminu i bliżej tego okresu 30 czerwca dodatkowa będzie informacja na temat też również ograniczenia ruchu i zamkniętych ulic. I tą imprezą, tym wyścigiem Solidarności będziemy kończyć naszą rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ale jeszcze a propos właśnie nagród. Oprócz tych nagród, które wspomniał Pan Prezydent, pula 20 tysięcy rzeczywiście robi wrażenie. Oprócz tych głównych takich voucherów, które zostały wspomniane, każdy mężczyzna i kobieta, którzy osiągną najlepszy wynik, otrzyma voucher o wysokości 400 zł, drugie miejsce 300, trzecie miejsce 200. Te osoby, które nie będą sklasyfikowane w tej klasyfikacji głównej. Również nagrody dla różnych grup wiekowych. Myślę, że wszystkie dzieci, które wezmą udział w rywalizacji, będą aktywnie kręciły kilometry, również każde dziecko będziemy chcieli jakimś przynajmniej symbolicznym upominkiem nagrodzić. Dodatkową atrakcją będzie taka specjalna, dedykowana koszulka. To jest wzór z tamtego roku, którą w Nowym Sączu ma 40 osób. W tym roku będzie w kolorze takim błękitnym.
Każda osoba, która nakręci dla miasta Nowego Sącza, dzięki panu prezydentowi otrzyma taką koszulkę za darmo. 1000 kilometrów, koszulka jest wasza w czerwcu. Także myślę, że warto. Koszulka świetnie przylega, świetnie się sprawdza podczas tras rowerowych. Naprawdę warto o nią powalczyć. Rok 2022, kolor niebieski. Dziękuję bardzo i myślę, że płynnie przejdziemy do drugiego wydarzenia, bo także organizujemy coś dla najmłodszych, którzy chcą się nauczyć pływania w okresie wakacyjnym. Uruchamiamy program Już Pływam. Tak jak Państwo widzicie, też mamy tutaj plakat promujący całą imprezę. Za każdym razem będzie to turnus taki 20-godzinowy, który obejmuje 10 dni nauki pływania. Symboliczna tylko opłata 100-złotowa, którą trzeba uiścić. W związku z tym naprawdę warto dzieciaki zapisać. Mamy jeszcze do 15 czerwca możliwość naboru. Zapraszam bardzo serdecznie. Miejsce realizacji to będzie oczywiście ulica Nadbrzeżna, nasz basen, a można oczywiście w Centrum Informacji Turystycznej na Szwedzkiej 2 składać te dokumenty rejestracyjne. Są jeszcze wolne miejsca. Zachęcam bardzo, dlatego że wszyscy wiemy, jak ważne jest to, żeby nasze dzieciaki potrafiły pływać. Taka podstawowa umiejętność, ale bardzo ważna. 270 miejsc. Bardzo się cieszę, że coraz szerzej idziemy z tego typu propozycjami. Trzecia informacja, też myślę, że ciekawa, bezpłatne wakacyjne zajęcia na ściance wspinaczkowej. Też mamy tutaj plakat, który informuje i promuje to wydarzenie. Tutaj też duża liczba uczestników, bo aż 200, też 20 godzin zajęć, też przez cały okres wakacyjny. Bardzo się też cieszę, bo to ciekawe zajęcia, które także rozwijają ogólną sprawność, poprawiają także niektóre, korygują także różne wady postawy, no i przede wszystkim budują taką pozytywną energię. Także takie trzy wydarzenia. Czwarte dodatkowe, o którym ja mówiłem, to oczywiście ten zlot tych naszych pojazdów rowerowych, zabytkowych z okresu PRL-u, a może ktoś ma jeszcze rowery sprzed II wojny światowej, też się to zdarza. Wiem, że są nasze takie okazy w naszych domach, w naszych garażach czy piwnicach. Zachęcam do odkurzenia, do sprawdzenia stanu technicznego, do naprawienia tych rowerów i pokazania się na sądeckim rynku.